Szanowni Państwo, droga Arleno, przyznajmy uczciwie, ten rok był bardzo trudny dla naszych relacji. Między innymi związałem Cię, maltretowałem Cię psychicznie. Tak było. Oprócz tego, jak sobie dobrze przypominam, włamałem Cię na konto na Instagramie i śpiewałem tam między innymi piosenki Beaty Kozidrak. Wtedy płynę. Oj, fałszywa nutka. Płynę. O, teraz dobrze. Niestety wszyscy to mogliśmy usłyszeć. I także, jak sobie dobrze przypominam, wielokrotnie w sumie obrażałem Cię i oczerniałem w przeróżnych rozmowach z różnymi ludźmi. Co? A, tego Ci akurat nie mówiłem, ale powiedzmy, że wszystkie te rzeczy jestem w stanie puścić w niepamięć za sprawą, uwaga, prezentu świątecznego, który dla Ciebie przygotowałem. Mhm. Proszę bardzo, to dla Ciebie. A co to jest? Co to jest? No to jest coś, dzięki czemu będziesz mogła się rozwinąć, będziesz mogła się nauczyć dowolnej wiedzy lub umiejętności, zapamiętasz wszystko świetnie, rozwiniesz się i będziesz tak samo zadowolona, jak prawie 90 tysięcy osób w Polsce. Czy to jest Twoja książka? Skąd to przypuszczenie? A poza tym, nie psuj sobie niespodzianki, proszę bardzo. Wszystkiego dobrego z okazji świąt, Arlenko! Nigdy do mnie tak nie mówi. Nie powiedziałem Marleno i nie powiedziałem Arleto, więc zobacz, jak wspinam się cały czas na wyżyny w związku z tą świąteczną atmosferą. Widzę, że ktoś na twoje zlecenie wspiął się również na wyżyny wiązania tej kokardy. Ja sam to zapakowałem. Na pewno tak. O, ale masz parę w rękach. No. Cóż to może być? Wielka tajemnica. Wszyscy czekamy z niecierpliwo. A, dziękuję! Ja właśnie o takiej książce marzyłam. Super, super. Naprawdę dawno się z czegoś tak nie ucieszyłam. Dziękuję pięknie. Aniu dziękuję bardzo. Aniu Tomek, z magazynu. Tomaszaltenberg.pl. Aniu z magazynu. Zapraszam. Z Szczebrzeszynie. Jadę do ciebie. Nie wiem, jakim cudem teraz zrobię, żebyście Państwo kupili w łapsie do mózgu. Naprawdę myślałem, że to będzie władza. Ania, kocham Cię. Bardzo dobry trolling. Także, podsumowując. Tomaszaltenberg.pl. Można do koszyka dorzucić również gramę. I włam. No, jeżeli tylko jeszcze Wam starczy pieniędzy. Ale grama i Tomasz, bardzo dobra para. To naprawdę nie było wyreżyserowane.